Witam Państwa ponownie. Tym razem panel poświęcony dziedzictwu Światowego Forum Miejskiego. Przed chwilą mówiliśmy o tym, czym jest to wydarzenie, a teraz chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tym, jakie korzyści daje i co pozostawi po sobie. Dlatego jako pierwszą poproszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, sekretarz stanu i pełnomocnika do spraw WF w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pani minister przedstawi inicjatywę polskiego dorobku WF, którą będzie plan działań dla miast. Bardzo proszę, pani minister. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałabym przedstawić to w formie krótkiej prezentacji, ale zanim przejdziemy do pierwszego slajdu, przede wszystkim, tak jak już wspominaliśmy dzisiaj, może nie wszyscy Państwo uczestniczyli w pierwszym panelu, ta organizacja Światowego Forum Miejskiego pod auspicjami UN Habitat, czyli Programu Narodów Zjednoczonych do spraw osiedli ludzkich, jest już bardzo dojrzałą koncepcją. To forum niesie za sobą pewne trwałe i takie bardzo mocno odczuwalne zmiany. Zmiany dla przestrzeni miejskiej, ale również i przede wszystkim dla mieszkańców każdego miasta, każdego mniejszego, większego miasteczka. I aby ten oddźwięk wydarzenia nie kończył się tylko i wyłącznie na samej konferencji, zaplanowaliśmy właśnie taki dokument, takie dziedzictwo, jak plan działań dla miast, jako ten element wyjściowy, który pozostanie trwale zapisany jako wypracowane rozwiązanie, wypracowaną koncepcję po Światowym Forum Miejskim 11 edycji. Więc takim, myślę, że pierwszym dobrym przykładem na rzecz konkretnego dziedzictwa, które zostało wypracowane, było forum sesja 10, które miało miejsce w 2020 roku w Abu Dhabi. Rozpoczęło się ono takim wezwaniem do działania i zakończyło się też tak zwanymi zadeklarowanymi działaniami z Abu Dhabi. I te działania, szanowni Państwo, te zadeklarowane działania z Abu Dhabi łączą takie dobrowolne działania, ale różne też zobowiązania, które zostały podjęte w trakcie 10. sesji Światowego Forum Miejskiego w Abu Dhabi przez różnych partnerów, przez różne grupy interesariuszy, przez różnorodne organizacje. I to zobowiązanie miało na celu przede wszystkim wsparcie nowej agendy miejskiej, ale również wsparcie celów zrównoważonego rozwoju. I te działania przedstawiają różne relacje między kulturą, innowacjami i wpływem tych działań kulturalnych, innowacyjnych właśnie na rozwój miast. Jest to też nawiązanie do tematu przewodniego, które towarzyszyło Światowemu Forum Miejskiemu w Abu Dhabi. Bardzo udanym przykładem dorobku WF i wpływu na kraj i miasto gospodarza jest również WF 9. Myślę, że o tym w szczegółach opowie nam dzisiaj za chwilę pani Norliza Hashim, dyrektor wykonawcza Urbanize Malaysia, agencji rządowej, która odpowiadała za przygotowanie WF w Kuala Lumpur w 2018 roku. To dziedzictwo, szanowni państwo, jest ważne dla nas, dla Polski, dla Katowic, jako współorganizatorów tej największej na świecie konferencji dotyczącej polityki miejskiej, która już przed nami. Szanowni państwo, przechodząc do prezentacji, chcemy, by WF 11 dzięki swojej popularności, dzięki uczestnictwu w tym wydarzeniu wielu interesariuszy miejskich zainicjował i pozostawił taką trwałą zmianę w miastach. Ta zmiana wymuszona jest przede wszystkim trwającym wciąż wpływem i takim odciśnięciem się pandemii COVID-19 i myślę, że te zmiany już w miastach następują. Postrzegamy też pandemię COVID-19 jako taki moment na odważną zmianę,
ale również szanse dla miast w kierunku dalszego ich zrównoważonego rozwoju. WUF11 z takimi nowymi pomysłami, ze świeżą energią, ze świeżym podejściem do tematu kształtowania polityki miejskiej będzie na pewno takim pozytywnym impulsem do działań, impulsem zachęcającym do działań, które będą konieczne do realizacji w takich dziedzinach jak chociażby adaptacja do zmian klimatu, jak wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego, jak łatwy dostęp do terenów zielonych, ale również tutaj musimy pamiętać o takim priorytetowym podejściu do mobilności, mobilności pieszych, mobilności rowerzystów, ale również kwestii rozwoju transportu publicznego, tego transportu publicznego przyjaznego środowisku. Wierzymy, że WUF11, ale też ta pandemiczna rzeczywistość, w której dziś żyjemy, to doskonała okazja do tego, aby zacząć poważnie działać na rzecz uzdrowienia naszych miast, ale również wdrażać cele zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym od każdego małego miasteczka. I ta rzeczywistość, szanowni państwo, w której jesteśmy, w której znaleźliśmy się, skłoniła urzędników, ekspertów, którzy zajmują się tematyką miejską, reprezentantów samorządu, reprezentantów środowiska akademickiego, osób, które są skupione w ramach tak zwanego zespołu koordynacyjnego do spraw przygotowania 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, do tego, aby stworzyć plan działań dla miast i pozostawić to jako taki dorobek po Światowym Forum Miejskim. Szanowni państwo, plan działań dla miast to taka deklaracja, która mobilizuje miasta do zrównoważonej transformacji. To taki katalog konkretnych działań, konkretnych inicjatyw, ale również wskaźników, które są niezbędne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Takich celów, które dla interesariuszy powinny przynieść poprawę jakości życia mieszkańców, które powinny do 2030 roku wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Nie chcemy jednak czekać, szanowni państwo, do samego forum, które przypomnę dokładnie za rok, 26 czerwca rozpoczynamy, więc już na ten czas przygotowania się do Światowego Forum Miejskiego. Chcemy przyspieszyć zrównoważoną transformację i wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju w miastach. I zależy nam na tym, aby miasta, szczególnie miasta polskie, mogły pokazać swoje działania, mogły pokazać swoje projekty w trakcie paneli, konferencji organizowanych podczas sesji WUF11 i nie poprzestawały też na dotychczasowych osiągnięciach, ale zobowiązywały się również do ambitnych działań, ambitnych inicjatyw, które będą miały na celu polepszenie jakości życia swoich mieszkańców w kolejnych latach do 2030 roku i jeszcze dalej. Do inicjatywy, szanowni państwo, chcemy też zaangażować inne państwa, ale przede wszystkim miasta, które są głównym adresatem działań wynikających z planu działań. Co równie istotne, upatrujemy w planie działań takie narzędzia Krajowej Polityki Miejskiej, które są priorytetem i zostały odzwierciedlone również w tym planie działań dla miast. Plan składa się z czterech komponentów. Miasto zwarte, miasto kompaktowe. To takie miasto, w którym między innymi podkreślamy znaczenie dzielnic, dzielnic wielofunkcyjnych. Promujemy tutaj takie działania hamujące, które wpływają na niekontrolowane rozlewanie się miast. Chcemy
zrealizować taką koncepcję 15-minutowego miasta. Chcemy zrewitalizować obszary zdegradowane. Kolejny komponent to miasta zielone, gdzie zwracamy uwagę na zieleń, zanieczyszczenie powietrza, na mobilność, która przede wszystkim stawia na pierwszym miejscu pieszego, rowerzystę, ten transport niskoemisyjny. Chcemy, aby miasta były dostępne i inkluzywne. I ten komponent porusza takie kwestie jak kwestie mieszkaniowe, jak angażowanie mieszkańców w procesy związane z realizacją otaczającej ich przestrzeni. Tutaj bardzo ważną też kwestią jest chociażby kwestia reprezentacji kobiet w radach miasta, ale również przyjazne, zdrowe, wysokiej jakości przestrzenie publiczne, które dostępne są dla każdego, niezależnie od stopnia sprawności danego człowieka. I ostatni komponent to miasta inteligentne. Miasta inteligentne i tutaj, szanowni państwo, zgodnie z powiedzeniem, że bycie podłączonym nie oznacza bycia inteligentnym. Chcemy promować znaczenie zbierania danych, ale również zarządzania tymi danymi jako takiego praktycznego narzędzia dla miast, aby planować swoją politykę zgodnie z rzeczywistymi warunkami, które zachodzą w ich miastach. I poprzez ten inteligentny komponent szukamy również takich sposobów, które będą angażować mieszkańców w te procesy, którymi kieruje się miastami. Szanowni państwo, ten załącznik do deklaracji precyzuje, w jaki sposób, w jakich kierunkach rozwoju chcemy mobilizować miasta. Odzwierciedla on cztery elementy deklaracji. Jest uzupełniony o szereg konkretnych działań, szereg wskaźników, których kilka przykładów możecie państwo zobaczyć na właśnie wyświetlonym slajdzie. I te wyselekcjonowane działania, te wskaźniki nawiązują wprost do celów zrównoważonego rozwoju, do nowej agendy miejskiej, do agendy miejskiej dla Unii Europejskiej, ale również nowej karty lipskiej. Jeszcze dziś o godzinie 13 w panelu pod nazwą Cele zrównoważonego rozwoju, przykłady działań dla miast, reprezentanci jednych z pierwszych miast zainteresowanych przystąpieniem do inicjatywy planu działań zaprezentują takie dokonania w miastach, które będą realizowały właśnie tą zrównoważoną transformację. Szanowni państwo, ja serdecznie dziękuję za państwa uwagę. Oczywiście zapraszam do uczestnictwa w panelu i zapraszam na Światowe Forum Miejskie już 26 czerwca 2022 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani minister. Teraz głos zabierze pani Norliza Hashim, dyrektor wykonawcza Urbanize Malezja, która opowie o dziedzictwie WUF z punktu widzenia organizatora 9. edycji Światowego Forum Miejskiego, które odbyło się w Kuala Lumpur w roku 2018. Thank you very much. Bardzo dziękuję. And thank you to the Katowice organizing committee for this congress. Za zorganizowanie tego kongresu w Katowicach. Chciałabym również pogratulować Katowicom, jak również polskiemu rządowi, chciałbym pogratulować tego tytułu organizatora i gospodarza Światowego Forum Miejskiego w kolejnym roku, w roku 2022. Myślę, że będzie to dla państwa równie ekscytujące wydarzenie, co dla nas w Kuala Lumpur. W lutym 2018 roku odbyło się Światowe Forum Miejskie właśnie w Kuala Lumpur. Myślę, że to, co było dla nas ważne podczas organizowania Światowego Forum Miejskiego, to lekcje, które płynęły z
poprzedniego forum miejskiego. Niektórzy z nas na początku niewiele wiedzieli na temat Światowego Forum Miejskiego, ale dzięki uczestnictwu w 7. edycji forum mieliśmy wiedzę na temat tego, jak ważne jest to wydarzenie. Jak ważne jest to wydarzenie dla osób zainteresowanych kwestią zrównoważonego rozwoju miast. Zatem przygotowując się do 9. edycji Światowego Forum Miejskiego, zastanawialiśmy się również nad tym, co będzie działo się już po zakończeniu forum. Chcieliśmy, żeby to był taki ciągły wysiłek. Chcieliśmy, żeby to, co uda się osiągnąć podczas Światowego Forum Miejskiego, będzie miało, chcieliśmy, żeby to miało również długoterminowe konsekwencje. A zatem byliśmy uczestnikami kolejnych wydarzeń pod auspicjami UN Habitat. I myślę, że jeśli chodzi o te kwestie, które były wówczas przedmiotem dyskusji, jeśli chodzi o wszystko to, co było omawiane w kontekście zrównoważonego rozwoju miast, stanowiło dla nas ogromną lekcję. Natomiast bycie gospodarzem 9. edycji Światowego Forum Miejskiego było również dużym wyzwaniem, ponieważ to było pierwsze Światowe Forum Miejskie po przyjęciu bardzo ważnych zobowiązań w 2015 roku, takich zobowiązań przyjętych na skalę światową. A więc Światowe Forum Miejskie w roku 2018 to była taka platforma wymiany doświadczeń i refleksji nad tym, jak wdrażać w nadchodzącym czasie te międzynarodowe zobowiązania. Myślę, że każda edycja Światowego Forum Miejskiego jest wyjątkowa. Podczas każdej edycji pojawiają się nowe międzynarodowe cele i musimy zastanowić się nad tym, jak takie międzynarodowe cele wdrażać na poziomie lokalnej. I dlatego właśnie podczas 9. edycji Światowego Forum Miejskiego taką myślą przewodnią dla nas było hasło Miasta 2030 roku, Miasta przyszłości. Wtedy dla nas, czyli dla gospodarza, ważne było również to, żeby możliwie jak najwięcej osób zgromadzić podczas forum. I tutaj nie chodzi mi tylko i wyłącznie o fizyczną obecność podczas forum, ale również o takie symboliczne podpisanie się pod agendą forum. I dlatego chcieliśmy w organizację forum zaangażować możliwie jak najwięcej przedstawicieli ministerstw, przedstawicieli najważniejszych instytucji. Chcieliśmy zwrócić się do możliwie jak najbardziej różnorodnej grupy odbiorców. To się udało. Muszę powiedzieć, że podczas tej 9. edycji Światowego Forum Miejskiego udało się faktycznie w jednym miejscu zgromadzić przedstawicieli bardzo różnych branż i grup interesariuszy. Wydaje mi się, że była to druga edycja Światowego Forum Miejskiego, która odbywała się w tym regionie świata. I to również było dla nas ważne, aby podkreślić tożsamość lokalną, żeby podkreślić to, jak przyjaznym, jak gościnnym jesteśmy regionem o bardzo bogatej przyrodzie, a więc staraliśmy się organizować również takie wydarzenia towarzyszące, które mogłyby
pozwolić nam również pokazać region uczestnikom WUF-9. I tak jak mówiłam wcześniej, bardzo ważne były te doświadczenia zgromadzone podczas poprzednich edycji Światowego Forum Miejskiego. Chcieliśmy również kontynuować projekty rozpoczęte wcześniej w ramach Światowego Forum Miejskiego, a jednocześnie wprowadzić nasze nowe pomysły, uruchomić nowe projekty, takie jak na przykład mikro mieszkalnictwo, nowe ścieżki rowerowe i cały szereg innych nowych projektów, które zostały wtedy zapoczątkowane. A więc muszę powiedzieć, że organizacja Światowego Forum Miejskiego w 2018 roku w lutym to było dla nas bardzo ważne doświadczenie. Było to naprawdę bardzo ekscytujące. Trwało to wydarzenie 7 dni, w dwóch lokalizacjach toczyły się debaty. Ponad 23 tysiące uczestników zgromadziło forum ze 165 krajów. I było to zdarzenie obfitujące w bardzo różnorodne dyskusje. Przyglądaliśmy się takim trendom. Jednym z trendów było to, że uczestnicy w forum co do zasady decydowali się na pozostanie w Kuala Lumpur nieco dłużej, a więc również sama Malezja skorzystała z organizacji forum wtedy w lutym 2018 roku. I muszę powiedzieć, że aż po dziś dzień wiele osób wspomina tę edycję Światowego Forum Miejskiego z 2018 roku i wiele osób odnosi się do tych tematów, które wtedy zostały zapoczątkowane. Również studenci uniwersyteccy często decydują się na przeprowadzenie studiów w przypadku w oparciu o prace, które wówczas zostały omówione właśnie podczas 9. edycji Światowego Forum Miejskiego. Ale najważniejsza była deklaracja podpisana wtedy w Kuala Lumpur w 2018 roku. Była to deklaracja dotycząca miast roku 2030. Celem tej deklaracji było wyskalowanie wdrożenia tak zwanej nowej agendy miejskiej. Więc myślę, że teraz ponad dwa lata później możemy powiedzieć, że obserwujemy ogromny rozwój Kuala Lumpur. I wkrótce będziemy uruchamiać ośrodek SDG, to będzie fizyczny ośrodek, który nazywamy Centrum Ekosystemu SDG. Chcemy, aby mieszkańcy Kuala Lumpur pamiętali o tym, że uczestniczyli, że byli gospodarzami tak ważnego zdarzenia jak Światowe Forum Miejskie w 2018 roku. W tej chwili wiele miast w Malezji również dobrowolnie przedstawia takie lokalne przeglądy miejscowych praktyk. Muszę powiedzieć, że ten poziom zaangażowania zdecydowanie wzrósł w wyniku 9. edycji Światowego Forum Miejskiego. Opublikowane zostały krajowe, jak również regionalne raporty postępu, a więc na pewno zaangażowanie na rzecz tej agendy rozwoju miast 2030 roku zwiększyło się. I ciągle kontynuujemy naszą współpracę mimo trudności wynikających z pandemii koronawirusa. Udało nam się podtrzymać współpracę i również w sierpniu odbędzie się
krajowe spotkanie, które stanowi swego rodzaju kontynuację Światowego Forum Miejskiego z 2009 roku. Będziemy również zaangażowani w Światowe Forum Miejskie w Katowicach w 2022 roku. Więc chcę podkreślić, że Światowe Forum Miejskie to naprawdę przygoda na całe życie. Jest to bardzo, bardzo ekscytująca podróż i życzę wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor. Teraz bardzo proszę Pana Eduardo Moreno z pionu wiedzy i innowacji UN Habitat o przedstawienie koncepcji World Cities Report, czyli dokumentu, który będzie prezentowany podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach jako jeden z elementów spuścizny i dziedzictwa WUF. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim jest to dla mnie ogromny przywilej, że mogę być tutaj z Państwem w Katowicach w Polsce, że organizacja UN Habitat jest zaangażowana w to ważne wydarzenie. W 2001 roku Światowe Forum Miejskie odbyło się w Nairobi. I od tego czasu wiedzieliśmy, że Światowe Forum Miejskie musi odnosić się do najważniejszych, najbardziej palących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem miast, a więc do takich kwestii jak zmiany klimatyczne, jak urbanizacja, jak planowanie przestrzenne. Chciałbym jednocześnie bardzo serdecznie pogratulować Państwu za doskonały dobór ścieżek tematycznych podczas tego Kongresu Polityki Miejskiej. Od 2001 roku do 2012 roku wszystkie światowe fora miejskie łączyło to, że każda kolejna edycja forum, Światowego Forum Miejskiego kończyła się opublikowaniem raportu i podpisaniem się pod wspólną deklaracją, a więc co do zasady miał to być taki ciągły wysiłek toczący się przez lata. Chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować miastu Katowice i organizacji UN Habitat. Bardzo serdecznie gratuluję i podkreślam, że dokumenty podsumowujące światowe fora miejskie mają na celu wypracowanie międzynarodowej agendy, która mogłaby być później wdrażana na poziomie lokalnym. A więc raport Światowego Forum Miejskiego zostanie zaprezentowany i będzie strukturalnie powiązany z 11. edycją Światowego Forum Miejskiego. Będziemy w tym raporcie poruszać kwestie doskonałości, innowacji i będzie to właśnie taki dokument, który będzie swego rodzaju kontynuacją wcześniejszych wysiłków. A więc w tym raporcie znajdą się dane, znajdą się informacje, znajdą się porównania prowadzone na zasadzie peer review. Będziemy starali się w tym raporcie zaprezentować bardzo konkretne dane. Będziemy chcieli zwiększać świadomość zrównoważonego rozwoju i będziemy starali się przekazać bardzo wiarygodne informacje na temat bieżących trendów. I przede wszystkim będziemy odnosić się do stanu świata po pandemii koronawirusa. Ponieważ kolejna edycja będzie dotyczyła innowacji, to Światowe Forum Miejskie będzie promować otwartą debatę na temat powiązania najnowszych rozwiązań i technologii z dobrymi praktykami. Światowe Forum Miejskie chce stanowić źródło takiej inspiracji dla organizacji, które następnie zaangażowane są we wdrażanie konkretnych polityk i praktyk.
Zrównoważony rozwój miejski będzie przedmiotem debat 11 Forum Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach. Chcemy tworzyć miasta lepszej przyszłości, a więc ten temat przyszłości, miast przyszłości będzie wiodącym tematem 11 edycji Światowego Forum Miejskiego. Chcemy, aby w konsekwencji Światowego Forum Miejskiego powstała nowa pula wiedzy. Ale chciałbym jeszcze pochylić się nad kwestią spuścizny, dziedzictwa. Pamiętajmy, że po zakończeniu 11 edycji Światowego Forum Miejskiego wszystkie nasze wysiłki, wysiłki instytucjonalne powinny znaleźć odzwierciedlenie w korzyściach społecznych i takich korzyściach, które wynikają właśnie ze zrównoważonego rozwoju miast. 11. edycja Światowego Forum Miejskiego to bardzo ważne wydarzenie. Wszystkich zapraszamy do przyjazdu do Katowic, ale pamiętajmy, że to jest również krok w kierunku zmian. Kiedy mówimy o dziedzictwie, to rozumiemy i w tym kontekście bardzo ważne były przykłady przedstawione przez Norlys. Rozumiemy, że to nie jest takie proste przełożenie decyzji podjętych w przeszłości na to, co będzie działo się w przeszłości. Wiemy, że potrzebna jest odpowiednia weryfikacja, monitoring, ocena naszych działań, ale chcemy, żeby kolejne edycje Światowego Forum Miejskiego były ze sobą powiązane. Niedawno zapytano naszą ekspertkę, jak zdefiniować dziedzictwo. I nasza ekspertka mówiła o tym, że dziedzictwo ściśle wiąże się z wpływem, jaki takie wydarzenia jak Światowe Forum Miejskie mają na to, co będzie działo się w nadchodzących latach. Jeśli chodzi na przykład o Igrzyska Olimpijskie, dziedzictwo społeczne wiąże się z takim łańcuchem wartości, z pewnym dobrem społecznym, które tworzy się w trakcie takiego wydarzenia. A więc takim dobrem społecznym jest na przykład to, że ludzie interesują się bardziej tężyzną fizyczną, sportem, zdrowiem. Jeśli chodzi natomiast o dziedzictwo Światowego Forum Miejskiego, to ogromną korzyścią jest to, że powstają bardzo świadome, dobrze zdefiniowane polityki miejskie. Pamiętajmy jednak, że Światowe Forum Miejskie prowadzi do powstawania takich miękkich wytycznych. Te miękkie wytyczne sprzyjają lepszemu zrozumieniu tego, jak powinno wyglądać miasto przyszłości, że powinno to być miasto zielone, miasto inteligentne, miasto kompaktowe i jak takie miasto przyszłości przekłada się na dobrostan wszystkich ludzi. Mówimy zatem o dziedzictwie społecznym, o dziedzictwie kulturowym. Mówimy o zrównoważonym rozwoju i o odnowie miast. Wiemy o tym, że Katowice to miasto, które ma ogromne możliwości i że właśnie wpisuje się doskonale w tę koncepcję dziedzictwa miejskiego. Pozytywna transformacja Katowic sprawia, że jest to doskonały gospodarz kolejnej edycji forum. Chcielibyśmy, żeby powstała również taka platforma zbierająca polityki, które wypracowywane są podczas światowych forum miejskich. Chcielibyśmy,
lepiej zrozumieć również historię Katowic. Wiemy o tym, że w Katowicach dokonują się określone ruchy migracyjne. Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej na ten temat, jak te procesy mogą być przekute na korzyści w przyszłości i być może we współpracy z organizacją UN Habitat możemy wspólnie wypracować najlepszą wizję przyszłego rozwoju, który będzie rozwojem zrównoważonym. Światowe Forum Miejskie i raport organizacji UN Habitat ma na celu przekazywanie wiedzy, tworzenie innowacji. Chcielibyśmy zaproponować innowacyjne koncepcje, które mogłyby być następnie przekute na konkretne mechanizmy. A więc chcielibyśmy, aby 11. edycja Światowego Forum Miejskiego tworzyła nową pulę wiedzy i aby Katowice nabrały takiej marki miasta przyszłości. Bardzo ważne jest również dziedzictwo wizerunku, bo oczywiście Światowe Forum Miejskie sprawia, że miasto staje się lepiej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej. Dzisiaj wspominamy 9. i wcześniejsze edycje Światowego Forum Miejskiego. Chcemy również zapewnić dostępność do Światowego Forum Miejskiego dla osób z różnymi ograniczeniami, dla osób z niepełnosprawnościami, dla grup, dla których uczestnictwo w takich zdarzeniach jest zazwyczaj utrudnione. To bardzo ważne. Chciałbym serdecznie Państwu pogratulować, ponieważ współpracuję z zespołem przygotowującym Katowice do 11. edycji Światowego Forum Miejskiego i chcę tutaj pogratulować pomysłu zaangażowania młodych ludzi. To faktycznie bardzo ważne, żeby zaangażować w przygotowanie takiego zdarzenia studentów, środowisko akademickie. I bardzo ważne jest również podejmowanie określonych zobowiązań. Podczas edycji Światowego Forum Miejskiego w Abu Dhabi powstała taka właśnie koncepcja dziedzictwa zobowiązań, a więc chcemy, aby ta wiedza i doświadczenia, którymi się dzielimy ze sobą, przekuta została również na konkretne zobowiązania. Bardzo dziękuję. Czas na pana prezydenta Katowic, pana Marcina Krupę i kilka pytań do pana prezydenta. Panie prezydencie, pierwsza istotna kwestia, jak Katowice wpisują się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, zwłaszcza celu 11, zrównoważone miasta i społeczności? Tak, rzeczywiście cele zrównoważonego rozwoju noszą jeszcze taką drugą nazwę, która jest chyba bardziej istotna niż sama definicja celu zrównoważonego rozwoju, a więc Karta Praw dla Ludzi i dla naszej planety na XXI wiek. I to jest chyba coś najważniejszego, żeby podejść do celu zrównoważonego rozwoju od tego prostszego nieco rozumowania, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym generalnie działania dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny polegać. I takie działania przeprowadziliśmy w mieście, aby trochę przybliżyć mieszkańcom nie tylko naszego miasta, ale regionu i naszego kraju, z czym właściwie się zmierzamy. Te 17 celów zrównoważonego rozwoju to są takie, można powiedzieć, drogowskazy, które wskazują nam, jak powinniśmy postępować, aby żyło się nam wszystkim jako społeczeństwu na naszej planecie, czyli na Ziemi, coraz to lepiej i abyśmy po nas pozostawili tą planetę dla kolejnych pokoleń w nienaruszonym, może lepszym stanie niż ją zastaliśmy. I to jest główna esencja jakby celów zrównoważonego rozwoju. Natomiast bardzo istotnym i ważnym celem 11, który mówi o tym, że zrównoważony rozwój miast i społeczności, co najważniejsze, bo przecież społeczności, czyli ludzie tworzą miasta i to jest bardzo istotne, żebyśmy znaleźli rozwiązanie, jak każdy z nas będzie w stanie się dobrze czuć w mieście. Jak powinniśmy tymi miastami zarządzać? My jako prezydenci, przyszli prezydenci, burmistrzowie, aby stworzyć
nieco inny klimat w miastach niż do tej pory go mamy. Czyli patrząc z punktu widzenia rozwojowego, to można powiedzieć, że przez 30 lat od czasów, kiedy Europa na nowo została ze sobą połączona, bo przypominam, że 30 lat temu, już ponad 30 lat temu doszło do obalenia systemu komunistycznego, który na części Europy, tej wschodniej, dominował i który no, wprowadzał pewne dysproporcje pomiędzy Europą Zachodnią i rozwojem Europy Zachodniej, a właśnie tej części wschodniej. Jak patrzymy na tą ścieżkę rozwoju, to można powiedzieć, że ona już podążała zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Natomiast mieliśmy duże zaległości w odbudowie tego, co już istniało w części Europy Zachodniej i części naszego świata. A więc patrząc z punktu widzenia zrównoważonego miasta, zrównoważonego społeczeństwa, to przede wszystkim no, musieliśmy odbudować tkankę tą infrastrukturalną w miastach. Przede wszystkim właśnie związaną z komunikacją, komunikacją publiczną, z budową nowych dróg, połączeń, oddzielenia tego ruchu takiego tak zwanego tranzytowego, międzymiejskiego od ruchu lokalnego, stworzenia przestrzeni przyjaznych dla naszych mieszkańców. To się zaczyna dziać i przybiera coraz większego tempa, jak patrzymy na nasze miasta w regionie, czy jak patrzymy na miasta w Polsce, to widać, że wszyscy mniej więcej podążamy tą samą ścieżką. Ograniczamy ruch w mieście po to, żeby przywrócić przestrzenie dla ruchu pieszego, dla mieszkańca, żeby mieszkaniec czuł się bezpiecznie i dobrze w mieście. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, że mieszkańcy miasta, skoro zrównoważeni, to są tacy, którzy wolą poruszać się po mieście własnymi środkami transportu i jak to się dzieje za pośrednictwem roweru, no to bardzo fajnie, bo to się bardzo dobrze wpisuje w cele zrównoważonego rozwoju, o czym mówiła pani minister, a więc ta budowa infrastruktury rowerowej wraz z wypożyczalniami rowerowymi, wraz z nowymi drogami rowerowymi, to jest istotna rzecz dla kolejnych pokoleń, ale dla nas samych również, ponieważ ta moda rezygnacji z pojazdu silnikowego na rzecz pojazdu przyjaznego przyjaznemu środowisku jest bardzo, bardzo ważna. A więc można powiedzieć, że w tych sferach infrastrukturalnych sobie dobrze radzimy. Pozostała cała sfera ta społeczna, włączania w współzarządzanie miastem społeczeństwa. Mamy już w ustawie nawet wpisane samorządowej nakaz tworzenia budżetów obywatelskich. W mieście Katowice budżet obywatelski działa już znacznie, znacznie wcześniej i jego wysokość jest kilkukrotnie wyższa niż wynika to z przepisów prawa, czyli pieniądze do podziału na te nagłe potrzeby mieszkańców i portfel na to potrzebny jest znacznie większy, a więc mogą mieszkańcy korzystać bezpośrednio. Całkiem niedawno, bo od ubiegłego roku mamy budżet zielony. Więc kolejny element bardzo istotny w kwestii tworzenia nowej struktury miejskiej, w kwestii tworzenia nowej infrastruktury miejskiej, a więc zielone przestrzenie. To również mieszkańcy mogą decydować o tym, poza oczywiście planami prezydenta, poza planami miasta, mogą decydować o tym, gdzie chcą mieć teren zielony, sami go przygotować z środków budżetowych naszych wspólnych przecież miejskich. A więc te elementy są bardzo istotne jakby w dzisiejszej modzie i polityce tworzenia miast. I oczywiście tutaj ja już to kilkukrotnie powtarzałem wcześniej przy innych dyskusjach, że niewykluczone, że czeka nas w ogóle redefinicja miasta. Co to takiego jest miasto? Bo do tej pory definicja miasta to jest twór silnie zurbanizowany, gdzie dominuje przemysł, gdzie dominują usługi, gdzie nie ma produkcji rolnej, a my troszkę idziemy teraz w stronę tak zwanego zielonego, mówiąc bardzo krótko i zwięźle, to co daje nam i lepszą jakość życia i jak gdyby trochę robimy krok w tył. I to jest bardzo istotne, żeby się nie bać tego kroku zrobić w tył, przy jednoczesnym zwiększaniu potencjałów naszych miast poprzez tworzenie nowych osiedli miejskich, nowych przestrzeni do pracy i również tych nowych przestrzeni do usług
edukacji, to co jest ważne, żeby było społeczeństwo wyedukowane i możliwości takiego spędzania wolnego czasu, czyli te tereny rekreacyjne, które w mieście powinny się znaleźć. Myślę, że to tak w skrócie, bardzo szybko mówiąc na tyle. Oczywiście ja zachęcam, żeby przyjechać do Katowic i przekonać się osobiście, jak to miasto się rozwija i jak się zmieniło na przestrzeni tych 30 lat z miasta stricte przemysłowego, z przemysłem ciężkim, umiejscowionym w centrum miasta, co jest ewenementem, do miasta dzisiaj spotkań, kongresowego miasta, do miasta wielkich wydarzeń, tych kulturalnych, politycznych i wydarzeń sportowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. No, faktycznie skrót, ale dość obszerny, no bo wiemy, że w Katowicach dzieje się naprawdę dużo. Niestety goni nas czas i ja nie jestem panu w stanie zadać wszystkich pytań, które miałem przygotowane, nad czym ubolewam. Mam nadzieję, że pan prezydent się nie obrazi. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, pani minister, naszym gościom online i wszystkim panelistom. Bardzo państwu dziękuję za udział w tym panelu. I za chwilę będziemy kontynuowali dyskusję o Światowym Forum Miejskim w gronie ministrów do spraw miejskich z Europy Środkowej. Dlatego zapraszam do udziału w panelu o godzinie 11:00. Dziękuję bardzo.